tam za panem prace, które napłynęły na konkurs związane właśnie z Wincentem Witosem, czyli z patronem szkoły. Natomiast ja tylko w formie tego początku rozmowy i zajawki pytania zapytam właśnie, że tak naprawdę ten konkurs, to nawet można nazwać, że jest to konkurs wojewódzki, to jest konkurs ogólnopolski. Witam wszystkich Państwa, witam Pana redaktora i Radio Biper w naszych progach szkolnych. Tak, potwierdzam, dzisiaj mieliśmy finał konkursu ogólnopolskiego poświęconego naszemu patronowi Wincentemu Witosowi. Przypomnę, że obchodzimy rok Wincentego Witosa i w ramach tych obchodów szkoły, które mają za patrona właśnie Wincentego Witosa, organizują różne imprezy przypominające nam wszystkim tego wielkiego Polaka, patriotę. My mamy ten honor, że dzisiaj właśnie odbywaliśmy finał szkół rolniczych. Ile szkół skorzystało z zaproszenia? Wszystkie, ponieważ szkoły rolnicze wzięły udział w konkursie dwuetapowo. Myśmy pierwszy etap zrobili w ten sposób, że w każdej szkole były rozgrywane zawody na temat wiedzy o Wincentym Witosie, wewnętrzne, ale według naszych schematów opracowanych przez naszych nauczycieli, po czym najlepsze 16 szkół plus nasza szkoła, która też była w tych eliminacjach, czyli 17 szkół, dzisiaj tutaj się spotkało w Leśnej Podlaskiej i wyłoniliśmy zwycięzców wiedzy o Wincentym Witosie. W kuluarach usłyszałem ogromną ilość bardzo dobrych słów i opinii o szkole. Uczniowie, nauczyciele ze szkół, którzy przyjechali, widziałem rejestrację nawet zachodniopomorskiego, tutaj do Leśnej Podlaskiej, są w szoku, pod ogromnym wrażeniem tego, co zobaczyli w Leśnej Podlaskiej. Cieszę się bardzo. Przekażę oczywiście te słowa wszystkim pracownikom, wszystkim nauczycielom zaangażowanym w organizację tej imprezy, bo mogę tylko potwierdzić, że staraliśmy się zrobić to jak najlepiej potrafimy, na najwyższym poziomie i mam nadzieję, że wszyscy, którzy przyjechali dzisiaj po raz pierwszy do Leśnej, jeszcze Leśną odwiedzą. Zresztą tak zapraszaliśmy. No myślę, że są w szoku właśnie dlatego, że zobaczyli, jak szkoła naprawdę wygląda ta w Leśnej Podlaskiej, bo mówi się o Polsce Wschodniej, a naprawdę chyba nie mamy się czego wstydzić. Nie mamy się czego wstydzić, potwierdzam to. Potwierdzam też, że tak dobrze wyposażona szkoła jest między innymi dlatego, że mamy dobrego gospodarza. My jesteśmy szkołą prowadzoną przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. I finał, co prawda, dzisiaj tej imprezy jest skierowany do wszystkich uczniów ze szkół prowadzonych przez ministra, ale jeżeli nam to się tak będzie bardzo rozwijało dobrze jak dzisiaj, to mam nadzieję, że być może włączymy to w też inne szkoły. Taki pierwszy kroczek wykonaliśmy, bo oprócz konkursu głównego nagrodziliśmy dzisiaj dokładnie uczniów ze szkół podstawowych. Bo dla nich z kolei wystąpiliśmy z propozycją konkursu plastycznego Wincenty Witos oczami dziecka. I właśnie za mną stoją prace nagrodzone, które wpłynęły na ten konkurs plastyczny. Jakie szkoły wzięły udział? Gdybyśmy mogli wymienić już kilka, może najdalej, które miały tutaj, bądź wyróżniły się czymś szczególnym podczas eliminacji? Mamy tak odległe szkoły, które dzisiaj przyjechały, jak na przykład Rudna, jak na przykład Szczecin, Studzieniec, Radom. Naprawdę tych szkół, tak jak powiedziałem, oprócz Leśniańskiej Szkoły było 16. Wszystkim bardzo dziękujemy za to, że chciały wziąć udział w konkursie. Wszystkim dziękujemy za to, że poprzez propagowanie Wincentego Witosa, jego życia, jego działalności przyczyniają się do upamiętnienia tej postaci w pamięci nas wszystkich Polaków. Bo naprawdę, podkreślam to wielokrotnie, jeszcze raz korzystając z okazji podkreślę, my tu w Leśnej mamy naprawdę duży honor bycia szkołą imieniem Wincentego Witosa. Bo ten człowiek całym swoim życiem pokazywał, jak wielkim jest patriotą i jak bardzo ważna jest praca nad sobą i nauka. To, co robimy tutaj w Leśnej, czyli uczymy dzieci, ale i sami cały czas się uczymy. Na czym polegał sam konkurs? Jakie zadania były do wykonania? Jak przebiegały etapy? Pierwszy etap, tak jak powiedziałem, odbył się w szkołach w całej Polsce, po czym najlepsze zespoły zakwalifikowały się do finału i dzisiaj uczniowie mieli za zadanie odpowiedzieć na pisemne pytania. Ja sam jestem historykiem i mogę tylko tyle powiedzieć, nie brałem udziału w opracowaniu pytań,
Natomiast widząc, jakie to są pytania, to powiem, że były trudne. I tym bardziej podziwiam naszą młodzież, że sobie poradziła z takimi pytaniami, bo to znaczy, że oni oprócz tej wiedzy z zakresu podręcznika nauczania przedmiotu, czy w szkole podstawowej, czy w szkole średniej, posiadają naprawdę większy zakres wiedzy historycznej. A tym bardziej miło, że właśnie o takiej postaci jak Wincenty Witos. Oprócz świetnie spędzonego czasu w Lesie Podlaskiej, oprócz fantastycznego, smakowitego obiadu, w całości zrobionego przez uczniów szkoły w Leśnie Podlaskiej, zjedzonego na szkolnej stołówce. Jakie nagrody tutaj czekamy? Z tym obiadem to chcę powiedzieć, że jeszcze oczywiście nasze panie kucharki, które tutaj na co dzień w kuchni pracują, włożyły swój wkład pracy. Także jak wszyscy pracownicy byli zaangażowani i nauczyciele szkoły, bo naprawdę przyjąć, organizacyjnie to zrobić, to nie da się, żeby to robił tylko jeden dyrektor czy kilka osób, to naprawdę wszyscy tutaj pracujący musieli cząstkę pracy tutaj swoją włożyć. Mam nadzieję, że nagrody będą atrakcyjne, bo są to nagrody dosyć dużej wartości, elektroniczne dla zwycięzców oraz dla wszystkich uczestników finału. Są to nagrody, które uzyskaliśmy dzięki współpracy z IPN-em, wydawnictwa poświęcone naszemu patronowi, bardzo ciekawe albumy, broszury, a także takie gadżety związane tutaj z naszą konkretnie szkołą. Także nikt z uczestników nie wyjechał stąd nieobdarowany. Panie dyrektorze, już parę słów o tym powiedziałeś, ale kim był Wincenty Witos? W kilku słowach, takiej pigułce, żebyśmy mogli również te materiały przekazać, część edukacyjną. Synem chłopa, który zawsze podkreślał, że pochodzi z tej ziemi i który pracował dla chłopów i dla wszystkich Polaków, bo on rozumiał tą zależność, że naród jest tworzony przez wszystkich mieszkańców danej ziemi, danego kraju. Zawsze to podkreślał. Kolejną rzeczą, którą podkreślał, to jest pracowitość i konieczność zdania z siebie wszystkiego dla dobra tej ziemi i dla dobra narodu, który reprezentuje. Dlatego był trzykrotnie premierem Polski, ale jak to historia bywa przewrotna, dostawał za swoją pracę nie tylko nagrody, ale czasami i niezasłużone kary. Podkreślam, niezasłużone, bo całym życiem zasłużył na to, żeby pamięć o tym człowieku trwała na wieki. Być może dlatego, że urodził się po prostu za wcześnie. Jego myśl była na tyle innowacyjna. Tak, był prekursorem i wyprzedzał swoje czasy, bez wątpienia. Tak, oczywiście, to prawda. Dwa hasła, które widzę na plakatach tutaj właśnie najmłodszych. Tak. Rzeczą słabych jest czekać, mocni tworzą swą przyszłość, to właśnie Wincenty Witos. I jeszcze jedno, pamiętajcie, że przed wami jest albo bycie gospodarzem na własnej ziemi, albo bycie niewolnikami. Cytaty z Wincentego Witosa, jakże aktualne w dzisiejszych nawet czasach, prawda? To trzeba przypominać, pokazywać i trzeba cenić Wincentego Witosa za to, że nam tą drogę pokazał już kiedyś. Wystarczy, można powiedzieć tak, wystarczy go tylko naśladować, prawda? Ale to jest trudne. Natomiast nie można się zrażać i chyba ten upór, pracowitość, której też był wzorem, trzeba brać właśnie z takich ludzi jak Wincenty Witos. No i na koniec, rok Witosa, konkurs za nami. Rozumiem, że na tyle dobrze poszedł, że ten konkurs pewnie będzie powtarzany. Będzie powtarzany. My jako szkoła imieniem Wincentego Witosa, niezależnie od tego, czy jest rok Witosa, czy nie, czcimy jego pamięć i staramy się robić różnego rodzaju imprezy. Faktycznie, że ta impreza dzięki objęciu przez patronatu nad tą imprezą przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi w tym roku ma wymiar szczególny.